Cześć, uległem ostatnio trendowi, który zauważyłem na YouTubie i na wszystkich innych portalach, między innymi, że ludzie kupują takie coś. I to jest taka paczka, którą można kupić w Lidlu za 34,99. Ja ją kupiłem za 34,99 i będę ją otwierał. I to jest paczka kolekcjonerska, a w niej są naklejki i album. I nigdy w życiu tego jeszcze nie robiłem, także mam nadzieję, że będę się dobrze bawił i że to nie będą wywalone w błoto 34,99. Także oficjalne otwarcie. Zapraszam wszystkich chętnych do oglądania. Tak jak oglądałem inne filmy, to ktoś miał rację, a w szczególności Mierczyński, który powiedział, że pachnie jak książkami takimi, które się miało w podstawówce albo w gimnazjum, nowymi książkami. Tu jest taka metalowa skrzynka i w tej skrzynce powinno być 54 plus 6 naklejek. Dobrze, że jest wytłumaczone, że stickers to są naklejki. To jest album, tak prezentuje się album, pewnie każdy go już widział, pewnie każdy miał już do czynienia. No i w tym albumie będziemy naklejać naszych piłkarzy. Mam nadzieję, że znajdę w tej paczce chociaż, nie wiem, 10, których będę znał, bo będzie ich tak bardzo wielu pewnie, że ciężko będzie powiedzieć, czy się ich wszystkich zna. Tak jest. No, pudełeczko jest bardzo fajne, będzie mogło służyć za pudełko na ciastka jakieś bożonarodzeniowe albo coś w tym stylu, jeżeli te naklejki się nie przydadzą do niczego. Otwieramy pierwszą paczkę, w sensie pierwszą paczuszkę. Kurde, nie wiem, czy to można sprzedawać, czy nie. Może. Ale naklejek. O kurde. O. Hellenic Football Federation. Tylko że to jest Grecja. Grecja, która nie jedzie na euro. Także nie wiem, do czego to jest potrzebne w ogóle. No co, na początku w sumie może opiszę wam, jak wygląda ten album. Na początku mamy Niemcy. Tutaj są naklejki na Niemcy i tutaj będziemy naklejać. Chciałem powiedzieć, że chciałem też kupić stadiony do składania z klocków Lego, ale w żadnym krakowskim Lidlu już nie było ani jednego stadionu. Sprawdziłem to na aplikacji i niestety wszystko zostało wykupione, kosztowały 39,99, a na OLX-ie widzę, że już chodzą po 99,99. Także ktoś wpadł na genialny pomysł, że będzie kupował klocki Lego i będzie je sprzedawał drożej. Dobra, nieważne, tego mi się nie chce naklejać tej Grecji, bo oni nie jadą, więc po co mamy w ogóle ich naklejać? Ciężko się jest odnaleźć w tym zeszyciku. Grupa B, grupa C, ale co to jest za gówno jakieś w ogóle? Bo to jest Francja, Austria, Netherlands, Finland, Wales, Estonia i Poland. Estonia. Bo tu są jeszcze ci, którzy się... bo to zostało wydane w momencie, kiedy jeszcze nie było wiadome, które drużyny się zakwalifikują. Dobra, wszystko jasne. To już wiemy, dlaczego jest Grecja. Grecja jest dlatego, że brała udział w eliminacjach i w tych eliminacjach w finale, z tego co się nie mylę, przegrała z Gruzją. I Gruzja jedzie pierwszy raz na mistrzostwa kosztem Grecji, która w 2004 roku wygrała euro po finale z Portugalią, z którą też była w grupie. Mamy pierwszego i to jest Gazdak. Daniel Gazdak. Tak się prezentuje, Daniel. Nie jesteśmy podobni w sumie w ogóle. A, Hungary, oni są w grupie. A, przecież. No przecież, kurde, z Niemcami, Szkocją i Szwajcarią. No i moim zdaniem takie Węgry mogą być czarnym koniem na tym turnieju. Nie wiem, czy Gazdak będzie tym czarnym koniem konkretnie, ale wydaje mi się, że te Węgry wyjdą z tej grupy i że oni zajdą daleko i że mogą zajść daleko. Nie wiem, jak w sumie się rozkłada tam dalej ta drabinka, bo to będzie rozlosowywane, tak, to już tam jest wpisane, ale jak nie z trzeciego, to z drugiego. Myślę, ja bym ich stawiał, że oni wyjdą z drugiego miejsca, że oni będą lepsi od Szkocji i Szwajcarii. Tak, że grupa zakończy się pierwsi Niemcy i nie zdziwię się, jak Niemcy będą miały tyle samo punktów, co właśnie Węgry. Bo tutaj z tyłu jest numerek i tu jest na przykład, nie wiem, czy widać, może nie widać, 14, musicie mi zaufać. Tak, Philadelphia Union, Union Philadelphia i tam gra Gazdak. Dobra, uwaga, oficjalne, pierwsza naklejka ląduje w moim albumie. No, ale się prezentuje, patrzcie. Jak się wbił do pierwszego składu. Od razu wskoczył. Mamy Nikola Milenkowicza. A i to jest grupa C. Tak. Tutaj mamy Serbię. Top 11. Słowenia. Dania. Serbia.
Serbia. I tu jest numer. Dobra, to już wiemy. 8. Dobra, mamy Słoweńca. I Słowenia jest w tej samej grupie, co Serbia. Andrasz Szporar. I Andrasz Szporar występuje w drużynie. Jaki to jest numer? 20. I 20 to jest w Panathinaikosie. Panathinaikosie. Nigdy nie potrafiłem tego mówić. Panathinaikos. Panathinaikos. Słowenia. Dobra, ale są emocje. O, jest Albania. Jest. I Albania jest w grupie z Hiszpanią, Chorwacją i Włochami. Czyli Albania, która była z nami w grupie. I Albania również trafiła do bardzo ciężkiej grupy, ale nie możemy spisywać Albanii na straty. Ze względu na to, że Albania prezentuje bardzo dobry futbol, tak mi się wydaje. I śmieszna sprawa, opowiem wam śmieszną historię. Jak byłem w Albanii, to było w listopadzie albo październiku zeszłego roku, siedział taki starszy pan nad morzem, bo oni mają dostęp do morza. I ja też siedziałem na ławce obok i on się mnie zapytał, where are you from? A ja mu mówię, Polen, byku, tak mu powiedziałem. A on mi wtedy, wiecie co mi pokazał? Pokazał mi... Tak mi pokazał. A wiecie co to oznacza? To oznaczało wtedy, że Polska przegrała z Albanią 2-0. I coś śmieszniejsze, potem przyszedł inny człowiek tam nad to morze i ten Albańczyk się go pyta, skąd jest? A on mówi, z Czech. A ten stary Albańczyk pokazuje mu tak. Wiecie, co to oznacza? Że Albania wtedy wygrała 3-0 z Czechami. Znaczy, nie wtedy, tylko jakąś tam chwilę wcześniej. No, rozumiecie to? Co za człowiek. O, i tutaj mamy dwóch ziomków. Giorgi Mamardaszwili i Guron Kashia. No, moim zdaniem ta Gruzja, to ona tam za wiele na tym Euro no, nie osiągnie. Nie będziemy się oszukiwać, że oni jadą tam po cokolwiek. Oni jadą pierwszy raz w życiu na Mistrzostwa Euro. W ogóle no, ta Gruzja też, że jest w Euro, to też jest śmieszna sprawa. Dobra, lecimy dalej. Druga paczka. Kurde, żeby tutaj można było coś sprzedać z tego. Ale byśmy jakby Cristiano Ronaldo. Chyba bym tutaj cieszynkę zrobił. Wow! Patrzcie, mamy... zaraz nam pokażę. Haha. Zaraz zobaczycie. Dobra, mamy Chorwację, Węgry. Dobra, nieważne. W sumie może sobie później to przykleję po prostu. Mamy tak, Martin Erlich z Chorwacji. O, Willy Orban. No to Orbana wszyscy kojarzą. RB Lipsk, bardzo dobra karta. Jarosław Zeleny. Zeleny jest z Czech. I tutaj mamy przeciętą kartę. No, to są obrazki budynków ogólnie, rumuńskich. Także ona też chyba jedna. O, i Gareth Bale, patrzcie. Jako legenda. Wow. Nie chcę mi się tego naklejać. A jest złota karta Mateo Kovacicia, czyli ona jest jakaś lepsza. Ona jest taka, to ją możemy przykleić. O, Chorwaci są spoko. Oni są zawsze groźni i to pokazują na każdych mistrzostwach świata ostatnio, że są bardzo groźni. I oni są w tej grupie z Hiszpanią, Chorwacją, Włochami i Albanią. I tutaj mamy przerąbane, że tak wam powiem. Mamy przewalone. Junior Adamu z Austrii. I to będzie nasz jeden z przeciwników. Jego karta jest taka troszkę srebrna. O, Azpilicueta, no jest spoko, to jest z Hiszpanii, wiadomo. Porteos, nie wiem, ze Szkocji. Trippier z Anglii. Pekarik ze Słowacji. I Antoine Griezmann, czyli w tej parce trafiliśmy dwóch piłkarzy, którzy będą naszymi przeciwnikami. Jesteśmy świeżo po meczu z Ukrainą, w sensie ten odcinek jest nagrywany. Muszę powiedzieć, że bardzo dawno temu nie oglądałem tak dobrego meczu reprezentacji Polski. Wiem, że bramki padały po dość ciekawy sposób, biorąc pod uwagę, że pierwsza bramka padła po tym, że no, Salamon tam przytrzymał tego ziomka trochę, założył mu takiego Nelsona na szyję i położył go. No i tam Walukiewicz dobijał tę piłkę, która mu tam odbiła, mu się i przypadkowo wpadła i on sobie też trochę tak przypadkowo to uderzył. Przypadkowo przeleciała przez jednego obrońcę, przeleciała między nogami chyba bramkarzowi, wpadło. No spoko, jest gitara, nie?
W sensie gol to gol. To jest moja, moja zasada. Druga bramka no to jest centroszczał Zielińskiego, który chciał dośrodkowywać. Obrońcy się pogubili. Bramkarz nie wiedział. Bramkarz widział, że się obrońcy pogubili, ale nie był w stanie nic z tym już zrobić. Nie był tego w stanie naprawić. Także dwie bramki z takiego dość przypadku. No, bramka już tego Romańczuka. No super, nie? No to była przepiękna bramka. Bardzo dobre wyjście w powietrze, sam strzał, no majstersztyk tam nie było, no bramkarz nie miał szans tego obronić, nie? No chyba żeby stał tam w tym miejscu, gdzie ta piłka leciała, no to wtedy obroniłby, to proste. No ale pokazaliśmy, że no strzeliliśmy dwie bramki postawy fragmenta gry, czyli w sumie możemy uznawać to, że jest to nasza jedna z najniebezpieczniejszych broni, bo strzeliliśmy dwie bramki po rzutach rożnych i jedną bramkę z akcji, ale no... Trzy bramki zobaczyć w pierwszej połowie reprezentacji Polski, którzy grają z reprezentacją, która jest na w miarę podobnym poziomie, może nawet i wyższym, no to chapeau bas. I bardzo dobrze się to oglądało. Tutaj nie można z tym dyskutować, ze względu na to, że po prostu była ta gra przyjemna dla oka. To, co Michał Probierz tam zrobił, to, że ta kadra się tak fajnie trzyma, to, że oni się tam kolegują, śmieją się. Widzieliście, co się działo na ławce, widzieliście, jak się Wojtek Szczęsny śmiał, Lewandowski się śmiał, nie pamiętam, z kim Wojtek się śmiał, z... Nie ze Skorupskim, z Bułką, tak. Bułka i Szczęsny się śmiali, tam Grosik się nie śmiał, no ale widać, że fajnie to wygląda i że jest jakiś progres, a najważniejsze jest to, żeby widzieć ten progres, a jeżeli widzimy ten progres, no to musimy być zadowoleni z tego. To jest prosta sprawa. Nie możemy oczekiwać, nie, tam... Najważniejsze jest to, żeby tam jechać i nie oczekiwać za dużo, no bo jak będziemy oczekiwać za dużo, no to znowu spadniemy z tego wysokiego stopnia i uderzymy się prosto w mordę, ale jak nie będziemy nic oczekiwać, no to jedźmy tam chociaż i strzelmy parę ładnych bramek. Jeżeli byśmy tam pojechali i byśmy zdobyli, nie wiem, 2-3 bramki takie, jakie zdobył Romańczuk, no to kurde. Dobra, przechodzimy do naklejek. Harry Kane na srebrny się świeci. Chłopaki z Walii, z Ukrainy są Bogdan, Mikalejczenko i Zinchenko. Zinchenko jest spoko. Z Wielkiej Portugalii Rafael Leao, bardzo dobry skrzydłowy Milanu i reprezentacji Portugalii. Ta Portugalia w tym roku mi się wydaje, że ona może tutaj coś ugrać. Czy to jest ten rok, w którym ta Portugalia będzie miała wielkie szanse na awans do półfinału, a może i nawet do samego finału. Tylko no ten Cristiano Ronaldo albo może zostać odsunięty z tego składu. Tak, jeżeli byśmy myśleli o tym, żeby ta Portugalia chciała osiągnąć ten sukces, no to oni nie mogą tego sukcesu osiągnąć w 10. Tak, ten 11 zawodnik jest potrzebny i moim zdaniem no może odgrywać jakąś rolę, ale... W tych ważniejszych meczach no, trzeba myśleć po prostu o dobru drużyny całej, tak? Czyli jeżeli 11 piłkarzy musi na tym boisku zapieprzać, to dlaczego w niektórych sytuacjach ma zapieprzać tylko 10, tak? To już są mistrzostwa, to nie są mecze eliminacyjne z kogo oni tam mieli. Oni takich słabiaków, Liechtenstein, Luksemburg, coś w tym stylu, tak? To na te mecze oczywiście, że może tam dobijać te swoje rekordy, ale tutaj no, liczy się cała drużyna, liczy się to, żeby... To wszystko chodziło jak w takim szwajcarskim zegarku portugalskim. Wiecie, o co chodzi. No. Dobra, dalej Izrael. To jest nieważne. Simons z Holandii. Nasz kolejny przeciwnik. Czyli mamy już Simonsa z Holandii. Mamy już Griezmanna. A tutaj podzielę sobie tak. Potem wam to pokażę może. Junior Adamu. Juniorek jest z tego. Dobra. Kurde, dużo tych paczek jest tutaj. Muszę powiedzieć, 60 naklejek, to ja nie wiem, kiedy to ja przykleję. Nie wiem, czy ja się wyrobię do końca euro, żeby przykleić te 60 naklejek. To takie klejenie naklejek. O, i teraz w każdej tej paczce są takie, te złote piłkarze są. O, z Rumunii. Hadzi, ale nie tamten Hadzi, tylko ten jego syn, który występuje w reprezentacji Rumunii. Tamten nie za stary. O, jest Kingsley Coman, czyli drugi piłkarz z Francji. W sumie tak będziemy chyba zrobić. Znajdziemy sobie po prostu tych naszych grupowych rywali. Reszta to jest takie... Reszta jest co ciekawszy. Petkowicz, Kerkes, Cwancara i Stadion Gelsenkirchen. Dobra. Dajcie Polaka jakiegoś. A jak nie Polaka, to Cristiano Ronaldo chociaż. Te herby, tych naklejek jest tutaj tyle, że to się normalnie w głowie nie mieści. Jeszcze są herby, jeszcze są budynki z państwa. Słowakia.
Grecja. Tutaj znowu chłopaki z Ukrainy. Z Danii mamy Norgarda. Z Rumunii Baluta. Jest! Tak! Mamy pierwsze naklejki pierwszych Polaków. I jest tak. Tomasz Kędziora oraz Jakub Kiwior. Czyli tutaj mamy, tam mamy śmieci, a tutaj mamy już naszą grupę. Czyli mamy dwóch na jednego i dwóch na jednego. Otwieramy dalej. Jakie to jest? Kurde, dużo tego jest. Myślałem, że tego będzie mniej. Che Adams ze Szkocji. Mason Mount. Budynki ze Szkocji. Z Luksemburgu też nawet są jakieś rzeczy. Z Izraela. O, jest z Austrii. Leimer. Konrad Leimer. Konrad Leimer. Dołącza do juniora Adamu i zostają nam dwie paczki. Powiem wam, że męczarnia. W sumie nie wiem, ile taka jedna paczuszka kosztuje. Może pójdę potem do jakiegoś sklepu, to jeszcze zobaczę, jak to się prezentuje. João Félix z Portugalii. Scalvini z Włoch. Strigier z Danii. Romelu Lukaku. I mamy kolejną dwójkę Polaków, czyli mamy już czterech Polaków w naszym składzie i to jest Wojciech Szczęsny i Jan Bednarek. Jeżeli chodzi o Janka Bednarka, to muszę powiedzieć, że nie lubię, jak on jest na boisku, ze względu na to, że wprowadza dużo tego chaosu i zawsze, kiedy on występuje na tym środku obrony, to obawiam się, że on coś odwali, że to jest ta postać z tej obrony, która będzie się cofała, która się potknie, która się przewróci, która wybije piłkę w taki sposób, że ta piłka trafi w głowę przeciwnika i on jeszcze zdobędzie bramkę w ogóle i tak to się skończy. Także teraz, jak oglądałem ten mecz z Ukrainą, co tam był Salamon Walukiewicz i Kiwior, to mniej się obawiałem, wiadomo, to był mecz towarzyski, ale no po prostu mniej się jakoś obawiałem niż jak jest ten Bednarek. Też ciężko temu Bednarkowi się z tym Wojtkiem Szczęsnym czasami porozumieć. Nie wiem, z czego to wynika, ale no, ja bym tego Bednarka do tego pierwszego składu bym nie wystawiał, powiem szczerze. Jeżeli miałbym być selekcjonerem, dobrze, że nie jestem oczywiście, bo to nie moja rola, ale no, chyba bym postawił na inną tą trójkę środkowych obrońców. No oczywiście Kiwior, dorzuciłbym chyba Salomona i trzeciego bym dał Dawidowicza. O, dobrze sobie przypomniałem. Dobrze, że Dawidowicz byłby wtedy. Dobra, ostatnia paczka. Ostatnią paczkę odklejamy. Przechodzimy. Dużo dygresji, dużo jest jakichś wspomnień ciekawych. O, znowu mamy Xavi Simons. Dobra, Perisic, Miller, Krejci, dwóch ziomków z Islandii, Ingason i Hermason i jakiś budynek z Holandii. Także zakończyliśmy otwieranie, otworzyłem 60 naklejek, no trochę tych piłkarzy znam, udało się wylosować dwa razy Simonsa z Holandii, Komana i Griezmana z Francji oraz z Austrii Leimera oraz juniora Adamu. No i z Polski mamy aż czterech. Czterech, tylko to są takie mniejsze karty, czyli dwóch jest jakby jeden tamten, nie? Czyli po prostu dwóch naszych trzeba wymienić za takiego na przykład juniora Adamu, który się jeszcze dodatkowo świeci. Jeżeli chodzi o przewidywania do mundialu, myślę, że wyjdziemy z tej grupy. Myślę, że wyjdziemy. Czyim kosztem? Nie wiem. Ciężko jest stwierdzić, czyim kosztem to będzie tak naprawdę. Co mogę powiedzieć? Myślę, że drugie miejsce może być w zasięgu naszej kadry. Patrząc jeszcze no, na te pozytywy z meczu z Ukrainą. Zobaczymy, co będzie z Turcją. Z Turcją już prawdopodobnie wyjdzie ten skład, który będzie przygotowywany do pierwszego spotkania z Holandią. Z Holandią myślę, że jesteśmy w stanie ugrać zwycięstwo, z Austrią remis, no i z Francją porażkę. Ale dzięki temu myślę, że będziemy mogli się zakwalifikować albo z drugiego, a jeżeli nie z drugiego, no to już wtedy na pewno z tego trzeciego miejsca. No i potem już gdzieś tam pójdziemy, ale wyjście z tej grupy no może być czymś naprawdę widowiskowym. Te mecze mogą być fantastyczne. Jeżeli się nie zamkniemy, jeżeli kadra będzie chciała grać, jeżeli będą chcieć po prostu grać, to co było widać w sumie w tym meczu z Ukrainą, że oni chcieli. Wchodzi taki Urbański, który w sumie no wygląda
dość szczupło, jest, nie ma tych warunków fizycznych, nie wiadomo jakich, ale no jest tym przecinakiem i on wkłada te nogi i te nogi mu tak szybko chodzą i te piłkę odbiera, jak ją traci, to za chwilę ją przejmuje, wraca, goni tego przeciwnika, robi zamieszanie, szum. To było naprawdę coś wspaniałego, a to, że został ściągnięty, no to po prostu przez to, że był inny zamysł taktyczny. Także fajne jest to, że zostali, że są wprowadzani ci nowi piłkarze i że wchodzi taki właśnie Urbański w swoim debiucie i on nie obawia się, nie widać po nim tego strachu. Wiadomo, zawsze się zdarzy coś, że mu nie wyjdzie, tak? No bo to każdemu się zdarza, ale po prostu się nie boi i to jest widać. No i chce im się, naprawdę im się chce. Tym piłkarzom chce się zdobywać bramki. To jest taki, mają ten ciąg na bramkę. Jeżeli chodzi o Zalewskiego, no to Zalewski, no pomimo tego, że nie zawsze też te dośrodkowania mu wychodzą czy coś, ale no to jest piłkarz skrzydłowy, który naprawdę dużo wnosi do tej reprezentacji i dużo daje i widać to po tym, jak inni zawodnicy się względem niego odnoszą, tak? To, że Lewandowski do niego coś tam mówi, że dziękuję mu, że bije mu brawo. To są takie małe, drobne elementy, ale pokazujące to, że oni naprawdę mogą się tam wspierać. I jadąc na te mistrzostwa, myślę, że wyjdziemy z grupy, ale jeżeli nie wyjdziemy z grupy, nie będę zawiedziony, jeżeli będą prezentować taką postawę, jaką prezentowali w spotkaniu z Ukrainą. Także dzięki, cześć.